Panie ministrze, po raz pierwszy Kongres Zdrowia Publicznego, ten jego pierwszy dzień jest właśnie dniem naukowym, kiedy możemy poznać prezentacje, prace naukowe młodych naukowców z całej Polski. Jakie jest pana zdanie na temat, czy jak ważne są te badania naukowe, jak ważne są te prezentacje, jak ważne, aby w kontekście nauki mówić o zdrowiu publicznym w Polsce? To jest rzeczywiście fascynujący kongres, ponieważ mamy prezentacje młodych ludzi z całej Polski, z różnych uniwersytetów, głównie tych związanych ze zdrowiem publicznym. Widać, że jest ogromny potencjał, ale też jest ogromna energia i to jest zupełnie nieprawdopodobnego, ile dobrych emocji te prace pokazują, ile zaangażowania. No to jest absolutnie nowa jakość w polskim zdrowiu publicznym. Myślę, że rzeczywiście mamy wreszcie prawdziwy, rzetelny, europejski potencjał w zakresie zdrowia publicznego właśnie dzięki młodym ludziom, właśnie dzięki pracy ich nauczycieli akademickich, dzięki Wydziałom Zdrowia Publicznego, dzięki Uniwersytetom Medycznym, ale nie tylko, ponieważ młodzież kształci się także w innych uczelniach. Widać, że staje się to modne i widać, że oni mają pasję. I to jest taka pasja młodych naukowców, coś, co jest nieprawdopodobnego. My tego nie możemy zmarnować. Ta dzisiejsza sesja młodych naukowców to sesja, która przede wszystkim pokaże, że warto występować, że na sali jest kilkaset osób, że są istotne pytania, że na sali są także ci, którzy zarządzają zdrowiem publicznym, są przedstawiciele administracji państwowej, są ich nauczyciele, akademicy, którzy są bardzo dumni z tego, że właśnie w taki sposób te prace są prezentowane i mają tak wysoką jakość naukową. Naprawdę, to jest coś zupełnie niezwykłego. Ten kongres to jest nowe otwarcie. To jest otwarcie przede wszystkim dla tych, którzy są dla nas najważniejsi, czyli na młodych naukowców, młodych ludzi. No i pokazanie ich pasji, bo widać, że to nie jest ich tylko praca zawodowa, ale to jest ich pasja. My mówimy też w czasie kongresu o profesjonalizacji zdrowia publicznego. To chyba jest właśnie też ten kierunek, kiedy ci młodzi, zdolni ludzie prowadzący badania, gdzie zdrowie publiczne jest ich pasją, mogą też być takimi właśnie, nie wiem, czy wykorzystywani przez różnego rodzaju instytucje, ich wiedza. No jest na to szansa chyba. Oczywiście, że jest szansa, dlatego że poziom ich pracy jest zupełnie niebywały. To widać, że to są znakomicie wykształceni ludzie i z całą pewnością już jest dla nich przestrzeń. No do tej pory tak naprawdę nie wiadomo było, czym się ma to zdrowie publiczne zajmować, jaki poziom prezentują ci młodzi ludzie. W tej chwili jest już to jasne. Ci najlepsi pociągną średnich, dla słabych nie ma miejsca, ale dla tych najlepszych zdecydowanie jest już miejsce w przestrzeni publicznej. Jest w tej chwili wiele miejsc, gdzie tą pracę można uzyskać, no chociażby Państwowa Inspekcja Sanitarna, która jest głównym narzędziem w zdrowiu publicznym, jeżeli chodzi o ministra zdrowia i minister zdrowia zresztą to wykorzystuje, no ale także przede wszystkim uniwersytety. No, my będziemy zdrowym społeczeństwem tylko wtedy, kiedy będziemy umieli przyswoić sobie to, co dają nam profesjonaliści medyczni, no głównie ci właśnie wykształceni w zdrowiu publicznym, medycyna stylu życia, umiejętności edukacyjne na wielu przestrzeniach, no głównie także w przestrzeni internetowej, bo tam się toczy życie w tej chwili, nad czym ubolewamy i być może uda nam się go przenieść także do realu, chociażby w uprawianiu sportu, spacerów, odpowiednim sposobie odżywiania się, no i generalnie tym, co nazywamy medycyną stylu życia, co jest nowym paradygmatem w medycynie. Pan patrzy na zdrowie publiczne i z perspektywy konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego i z perspektywy ministra, szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Oczywiście te wyzwania też próbujemy opisywać, te największe wyzwania dla zdrowia publicznego w tej chwili, ale widzę, że mamy też taki plakat, który pokazuje, że dla Głównego Inspektora Sanitarnego to właśnie ruchy antyszczepionkowe i ten problem staje się takim pierwszoplanowym. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie, ale muszę odpowiedzieć pani redaktor, że patrzę z jednej perspektywy, ponieważ jest absolutna synergia i konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego i głównego inspektora sanitarnego. Ja mam tutaj pewien komfort, dlatego że no po raz pierwszy konsultant krajowy ma tak duże zaplecze intelektualne i pewne zaplecze instytucjonalne, co jest niezwykle istotne w realizacji naszych zadań.
I to chyba generalnie jest dobry pomysł właśnie, żeby właśnie konsultant krajowy wyposażony był w odpowiednie narzędzia. Szeroko rozumianym narzędziem jest po prostu Państwowa Inspekcja Sanitarna, 16 tysięcy ludzi i znakomicie wykształcony zespół w Głównym Inspektoracie. Także jest niewątpliwie łatwo być konsultantem i przede wszystkim dzięki temu można być konsultantem bardziej pryncypialnym. Natomiast wracając do zagadnienia, o którym pani mnie zapytała, rzeczywiście no, ruch antyszczepionkowy to jest zło i dramat, które nas spotkały. To są ruchy, które zaczęły funkcjonować w Polsce nieco od 2012 roku i być może trochę przespaliśmy. Wydawało nam się, że problem jest marginalny, że jest to tak nieracjonalne, żeby ludzie zaczęli uczestniczyć w tych ruchach antyszczepionkowych, czy w ruchu antyszczepionkowym, że to jest no, coś, co nie powinniśmy się zajmować, ponieważ umrze to śmiercią naturalną. No, w tej chwili rzeczywiście pokazujemy, że ten problem jest problemem dość istotnie znamiennym, że no, stworzono coś na kształt pewnej sekty, zaczęto szermować fałszywymi informacjami. W dość umiejętny sposób gra się na ludzkich emocjach, także na niewiedzy, ale także na podrzucaniu elementów, które budzą kontrowersje. I oczywiście dobrze, że są rzeczy, które budzą kontrowersje, bo można na nie odpowiadać. Natomiast często jest tak, że podrzuca nam się tematy, z którymi trudno jest polemizować. Albo one są ad personam, nie są absolutnie ad meritum. Świadczą oczywiście o istotnej ignorancji tych, którzy na tym zbijają swój kapitał, bo zawsze jest na tym pewien kapitał zbijany. Nie ma dobrych intencji. W ruchach antyszczepionkowych nie ma dobrej intencji. To już my w tej chwili dokładnie wiemy, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy źle zorganizowane NOP-y, no to bardzo prosimy o to, żeby nam pokazać, co możemy poprawić, ale nie można tego negować. To jest ruch dość skrajny, oparty wyłącznie na złych emocjach, negacji, postponowaniu wiedzy, postponowaniu ludzi, którzy tym się zajmują, mieszaniu im w jakieś elementy korupcyjne, prowadzeniu specjalistów na pasku firm farmaceutycznych, które są głównym wrogiem, no plus elementy irracjonalne, typu argumenty typu depopulacja i tak dalej, i tak dalej. Komuś na tym zależy, my doskonale wiemy, że za tymi ruchami stoją też dość potężne moce, które działają też na całym świecie, mają swoje interesy. No, Polska jest mądrym narodem i w tej chwili widzimy, że odwrócimy ten trend, a tym złoczyńcom, bo tylko tak można powiedzieć, powiemy stop i ich miejsce jest po prostu poza nawiasem społecznym czy społeczeństwa, dlatego że oni zajmują się wyłącznie krzewieniem zła. No i to musimy jasno pokazać. No, po naszej stronie jest wiedza, po naszej stronie jest, myślę, jednak umiejętność zagospodarowania przestrzeni publicznej, pokazywania rzeczy, które są racjonalne, które funkcjonują. Do tej pory nie wierzono w Odrę. No mamy Odrę, no to pokazujemy, że ją po prostu zwyczajnie mamy. Poradzimy sobie z tym. W tej chwili front walki z antyszczepionkowcami jest naprawdę duży. To są instytucje, to są uniwersytety medyczne, to jest wsparcie także i konsultanta krajowego, i głównego inspektora poprzez dziesiątki różnych komunikatów, które są wypracowywane w gremiach, które mają istotne znaczenie, od Polskiej Akademii Nauk do uniwersytetów, czyli jest taka społeczna mobilizacja, żebyśmy się jako społeczeństwo nie kompromitowali, żeby zatrzymać to, bo to jest jednak pewna kompromitacja społeczna, że w ogóle dopuszcza się do tego typu debaty.